Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, witam przy niedzieli, oczywiście na początek prośba do każdego z was o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Są kupony na dzisiaj, jest masa tych propozycji tak naprawdę, ale jest też promocja powitalna, o której chciałbym powiedzieć na samym początku, bo dzisiaj jest, no taki ciekawy meczyk, nie? Ciekawy meczyk w Premier League, to na pewno można tak to spotkanie określić, Manchester United Liverpool i ty możesz sobie wybrać dzisiaj w Superbecie zwycięzcę tego meczu i grasz go za 2 złote, tak jak widzisz, oczywiście pewnie ze wskazaniem na Liverpool, no ale wytłumaczymy o co chodzi, bo jeżeli zagrasz sobie na ten Liverpool na przykład za 2 złote i Liverpool wygra, to otrzymasz w przeciągu 72 godzin 300 od Superbeta. Jeżeli ktoś jeszcze się nie skusił na grę w Superbecie, no to jest kolejna dobra okazja, nie? Bo można z tej promocji skorzystać, ryzykując 2 złote. Zaraz powiem o tym nieco więcej. Oczywiście klasycznie, jeżeli nie chce ci się słuchać, przewijaj sobie do kuponów, nie musisz bloku promocyjnego słuchać. Ja o promocji, o konkursie zaproszę do wszystkich naszych grup, czyli w sumie klasyka. I od razu zaczynam od tej promocji. Jest to promocja dla nowych graczy. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, to żeby tą promocję odebrać, no pierwszy krok, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Znajdziesz bez problemu. W trakcie zakładania konta, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt na minimum 50 zł. Musisz płacić minimum 50 zł, żeby do promocji się zapisać. To ci automatycznie zapisuje, już nic nigdzie nie musisz klikać. I wybierasz sobie. Jeżeli twierdzisz, że wygra United, dajesz 2 złote na United. Jeżeli twierdzisz, że wygra Liverpool, dajesz 2 złote na Liverpool. Jeżeli wybrana przez ciebie drużyna wygra, w przeciągu 72 godzin 300 na grę w bonusie dostaniesz. Pierwszy krok, łopatologicznie, jeszcze i lecimy z kuponami zaraz. Założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt na minimum 50 zł i za 2 złote sobie wybierasz jedną z tych dwóch drużyn. Jeżeli Liverpool, nie oszukujmy się, większość będzie pod Liverpool grała na tą promkę, to za 2 złote single to ma być. Czyste zwycięstwo Liverpoolu i czekasz. Jeżeli trafisz, 300 na grę w przeciągu 72 godzin na twoim koncie gracza w Superbecie. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem, tam jest link rejestracyjny. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama, Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały na YouTubie, Strefa Typów, Strefa Typerów, linki w opisie pod tym filmem. I raz, dwa lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, tym razem kasa oczywiście w Superbecie. Klasyczne dwie dychy, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć, subskrybować kanał, obstawiamy trzeba. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Juventusem a Fiorentiną. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta, typujecie do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet, oczywiście nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy. Bardzo mi miło. Dzisiaj tak się złożyło, że... no, że 7 kuponów od osób, które po razie typowały na YouTubie u nas i każdy trafił, nie? Więc na razie 7 na 7 kuponów od tych wszystkich osób jest na zielono i oby jak największa liczba osób utrzymała tą tendencję. Zaczynamy od kuponu Szymona. No tutaj pierwszy kupon Szymona to był kupon wizjonerski, naprawdę wizjonerski. Pamiętam, że ten dzień był słabiutki, jeżeli chodzi o ofertę typerską i tutaj udało się zrobić 5586 zł profitu na rozbitym kuponie i Szymon jeszcze raz rozbija swój kupon. Teraz idzie trochę mniej niszowo, bo daje zwycięstwo Lyonu lub remis i over 1,5 gola i to samo w przypadku Bolonii. Jeżeli chodzi o ten Lyon, no to Lyon oczywiście awansował ostatnio do finału Pucharu Francji, więc tutaj mental poszedł do góry, myślę. Troszkę się odkopali w tym sezonie, chociaż to i tak jest 10. lokata. Dla kibiców Lyonu pewnie masakra totalna, jeżeli chodzi o obecne rozgrywki, no ale tak to wygląda. Tutaj mamy zakład na to, że nie przegrają z gorszym. Oczywiście Nantes jest gorszą ekipą od Lyonu. Nie przegrają z Lyonem i nie przegrają z Nantes. Lyon nie przegra z Nantes. I minimum 2 gole w tym spotkaniu muszą paść. Drugi typ już o 12:30. Fantastyczna, znakomita, wybitna w tym sezonie Bolonia, która trzyma to top 4, jeżeli chodzi o rozgrywki Serie A. Trzyma tą Ligę Mistrzów na przyszły sezon. I taki sam rynek, nie? Nie mogą przegrać z Frosinone, która aktualnie na 17 lokacie. Walka o utrzymanie tutaj trwa w najlepsze, więc dwa typy generalnie pod faworytów z podpórą i minimum 2 gole w meczu, w każdym z tych meczów muszą paść. Tutaj 3 razy 700 zł grane na 2030. Mocno. Mocno i oby to się znowu udało. Lecimy dalej. Dalej mamy kupon od Dariusza. Od Dariusza, który typował raz i trafił ten jeden kupon, 3546 zł czystego profitu. I mamy dubla, ale tak naprawdę 4 zdarzenia, bo mamy ciekawa wizja, nie? Zakład na to, że Liverpool albo Manchester United wygra.
że nie będzie remisu, po prostu. No pewnie tutaj i tak ze wskazaniem na Liverpool wszystko jest grane, no bo nie oszukujmy się, większość dzisiaj właśnie, jeżeli coś z tego meczu rusza, to rusza pod Liverpool. Minimum 3 gole w tym meczu, myślę, że wszyscy zgodni, i BTTS. Generalnie nie jest to najgłupszy temat, nie? Nie jest to najgłupsza sklejka, jeżeli chodzi o to spotkanie. I mamy Bottom to Score w arcyciekawym meczu, jeżeli chodzi o naszą ligę. Legia z Jagiellonią. Można powiedzieć, że jeden z meczów o mistrzostwo dla Legii na pewno... dla Jagiellonii na pewno, bo Legia wiadomo, że jest troszkę dalej, ale tutaj w Ekstraklasie to takie rzeczy mogą się dziać, że można chyba nawet powiedzieć, że dla obu ekip jest to mecz gdzieś tam ważny w kwestii mistrzostwa, więc tutaj mamy sklejkę od Dariusza, no ciekawą sklejkę od Dariusza, podoba mi się to generalnie, podoba mi się ten kupon. Dalej mamy kupon od Kacpra, który też raz typował, raz trafił, 3485 zł czystego profitu, i mamy jeden mecz, ale kilka zdarzeń, klasyczne, proszę Ciebie, MyCombi za tysiaka na 2210. Tutaj teoretycznie poniżej podwojenia, ale jeszcze jest ta promka na grę bez ryzyka w BetClicku, więc z tego korzysta Kacper. Chelsea więcej rzutów rożnych. Chelsea wygra. No po tym meczu z Manchesterem United to oni chyba muszą wygrać. Jeżeli nie wygrają tego spotkania dzisiaj z Sheffield na wyjeździe, no to ja nie wiem, nie? To mental dziwny tam będzie w tej drużynie. Ale dobra, mniejsza o to. Minimum 2 gole w meczu i gol w pierwszej połowie. Taka ciekawa sklejka. Największą robotę robią tutaj chyba rożne Chelsea. Kursowo jakby sobie spojrzeć, nie? No w każdym razie tysiak na 2210. Wizja od Kacpra. MyCombi 4 zdarzenia z jednego meczu. I oczywiście jak zawsze kciuk jest mocno trzymany. Może kogoś z was to tutaj zainspiruje MyCombi. Dalej mamy kupon od Marcina. Od Marcina, który typował raz overek 3,5 goli w meczu Polaków. Piękna sprawa. 5852 zł czystego profitu, bo siadło to wybitnie, powiedzmy sobie szczerze. Naprawdę pięknie to siadło i dzisiaj też mamy rozbity kupon. Mamy 2 razy 900 zł na 2142. Zwycięstwo Liverpoolu. Ja myślę, że zero zaskoczenia, nie? Myślę, że po tym meczu z Chelsea... po tej karuzeli emocjonalnej, gdzie z 2-0 odrabiasz, wychodzisz na prowadzenie i dostajesz w ostatnich minutach 2 gongi na łeb i spotkanie przegrywasz, no to myślę, że Liverpool, który walczy o mistrzostwo i liczy się mocno w walce o mistrzostwo, no nie no, nie powinien mieć problemu z Manchesterem United, nie? Więc tu jakby czyste zwycięstwo Liverpoolu w ogóle mnie nie dziwi. I doklejony jest gol Jagiellonii, bo to wystarcza Marcinowi, żeby całkiem sympatyczny kurs sobie z tego ukleić, nie? Więc to jest taki cwany dubel od Marcina. Rozbito, ominięty dodatkowy podatek, bardzo dobrze, 2 podatki nawet ominięte, no dobrze, dobrze, bardzo mi się to podoba. Kolejny kupon, proszę Ciebie, kolejna propozycja, to jest też dubel od Michała, który raz typował, trafił ten swój kupon 1181 profitu i tutaj spokojniej w stosunku do poprzedników, 500 ładowane na dubla, minimum jedno trafienie Cagliari. Cagliari, które gra na własnym terenie z Atalantą, to i Ci powiem, że dosyć ciekawy pomysł, nie? Bo Atalanta po tej gorszej serii meczów ostatnio wygrała z Napoli 3-0 na wyjeździe w spotkaniu ligowym, a Cagliari, no wydaje mi się, że tutaj taki łapany gol underdoga pod walkę o utrzymanie, nie? Bo oni na 16 lokacie, no ale tak naprawdę 2 punkty przewagi nad... strefą niebezpieczną, nad spadkiem, nie? Więc tutaj gol underdoga i Sturm Graz z remisem i over 1,5 gola, czyli lekka piłkarska nisza. Mamy ligę oczywiście austriacką, grupę mistrzowską. Sturm ostatnio poradził sobie, proszę Ciebie, z tym, z Salzburgiem w pucharze. 4-3 na wyjeździe ich huknęli. Niesamowite spotkanie. No i teraz tu też jest ciekawa sytuacja w tej lidze austriackiej, bo no taki Sturm Graz, który jest na drugim miejscu, Lask Linz jest trzeci, 5 punktów różnicy między tymi ekipami. No Sturm Graz ma 5 punktów straty do Salzburga. Tu wcale nie jest jakaś pewna sprawa tego mistrzostwa, nie? Że Salzburg na pewno. Wcale nie. No tutaj podpóra pod faworyta i over 1,5 gola na tym dublu od Michała. Jeszcze 2 kupony przed nami. O, jest kupon od Wojtka. To jest mój ulubieniec, bo ostatnio pięknie rożne trafione. Piękny to był kupon na rzuty rożne, który dał 5510 zł czystego profitu. I dzisiaj jest robione to samo. Jest ładowany trebel na rzuty rożne. Proszę Ciebie, za 2211 zł na 6689. Rzuty rożne drużynowe Utrechtu, czyli oczywiście liga, proszę Ciebie, holenderska. Utrecht grający na wyjeździe z Herenveen. Utrecht, który walczy o utrzymanie tej ligi konferencji, przynajmniej playoffów, bo to aktualnie taką mają pozycję. Tutaj muszą nabić 5 rogali i 2 linie meczowe. Monaco, klasyczna linia 8,5, rożne, overek, dużo ma być. I to samo w meczu Werony z Genuą, albo Genuą, jak to woli. Więc tutaj 2 razy over proponowany jest meczowy i raz linijka drużynowa pod Utrecht.
jakby drugi taki kupon siadł. Szkoda, że te kupony nie rozbite, nie? Bo i ten pierwszy by dał trochę więcej kasy i ten drugi dzisiejszy może dać trochę, mógłby dać więcej kasy, bo nie wiadomo czy da, ale mógł, znaczy nie da na pewno, bo nie jest rozbity, ale wiecie o co chodzi. Dobra, więc tutaj mamy rzuty rożne proponowane i ostatni kupon jest od Bożeja, który też raz typował, raz trafił, 2135 zł czystego profitu. Wizja. 1750 zł na 5368. Dwa Majkombi i BTTS. BTTS w meczu Bundesligi, Hoffenheim z Augsburgiem, czyli no nie oszukujmy się, ekipy, które zupełnie inną dyspozycję mają. Hoffenheim trzy mecze z rzędu ligowe w łeb. Dostali od Eintrachtu, dostali od Stuttgartu, dostali od Leverkusen. Okej, trudny terminarz, ale mimo wszystko trzy mecze w łeb. Augsburg ostatnio remis z Kolonią, ale wcześniej cztery zwycięstwa ligowe. Z Wolfsburgiem, z Heidenheim, z Darmstadt i to 6-0 było z Darmstadt. Tutaj mamy propozycję zakładu na to, że obie drużyny strzelą gola i generalnie jak sobie spojrzymy na ofensywy tych ekip, to są mocne, podobne. W 27 meczach Augsburg 44 strzelone, Hoffenheim 45. BTTS-ik ma tutaj być klejony. Do tego over 1,5 gola w meczu Tottenhamu z... Kim Tottenham gra? Patrzę, no nie mam dodane, nie przygotowane. W każdym razie, over 1,5 gola, minimum 8 rogali w tym spotkaniu i minimum 3 karteczki. Tottenham z Nottingham oczywiście, z Nottingham, czyli żadna szynka. Dobra, w każdym razie tutaj mamy Majkombi i doklejone jest jeszcze underowe Majkombi na mecz Juventusu i Fiorentiny. Under 3,5 goli w meczu, czyli maksymalnie oczywiście 3 gole mogą być w spotkaniu i maksymalnie 10 kornerów może wpaść. No tu gruba kasa jest w grze. Trzymam za to bardzo mocno kciuki, jeżeli chodzi o propozycje dzisiejszych kuponów, to by było na tyle. Przypominam na koniec, że możesz 2 złote, grając sobie to albo to, zamienić na 3 stówy. Bo jeżeli nie masz konta w Superbecie, a założysz sobie konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, zaakceptujesz zgody marketingowe, zweryfikujesz konto gracza, to jest banał, wpłacisz minimum 50 zł, depozyt na 50 zł zapisuje cię do tej promocji, to możesz za 2 złote zagrać sobie albo zwycięstwo Liverpoolu, albo zwycięstwo Manchesteru United. Powiedzmy, że wybrałeś Liverpool, bo większość będzie wybierała Liverpool. Grasz 2 złote na Liverpool. Liverpool dzisiaj wygrywa. W przeciągu 72 godzin dostaniesz 300 w bonusie na grę od Superbeta. Promocja pod linkiem, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję, dziękuję za oglądanie do samego końca. Dziękuję za zostawioną łapę w górę. Jeżeli tematyka cię interesuje, zasubskrybuj sobie kanał, obstawiamy, jeżeli masz chęć. I trzymam kciuki za wasze kupony. Dobrego dzionka, uśmiechu na twarzy. Pewnie o 11 transmisja na żywo. Nie, o 13 dzisiaj. O 13 ja to będę informował na Instagramie. Pozdro siema. Elonara.